Jakie produkty prezentują Państwo na tegorocznych targach Kragdent i jakie są funkcje tych produktów? Proszę o nich trochę opowiedzieć. Więc na tegorocznych targach Kragdent prezentujemy nowość, lasery stomatologiczne Lightwalker firmy Fotona. Są to na dzień dzisiejszy najbardziej zaawansowane lasery, które mają swoje zastosowanie w praktyce stomatologicznej. Oprócz tego mamy również lasery naszej produkcji, ponieważ firma BTL jest również producentem sprzętu, więc mamy lasery biostymulacyjne, również z zastosowaniami w stomatologii. To są lasery już naszej produkcji, ponieważ lasery Fotona to są lasery dystrybuowane przez nas. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na Polskę tych laserów Lightwalker. Co wyróżnia te lasery z innych laserów na rynku? Przede wszystkim lasery Lightwalker posiadają przede wszystkim długość fali, czyli długość fali, mam na myśli laser erbowo-jagowy 2940 nanometrów i laser neodymowo-jagowy 1064 nanometry. To są dwie najlepsze i najbardziej, że tak powiem, optymalne długości fali do zastosowania w praktyce stomatologicznej. Laserem erbowo-jagowym jesteśmy w stanie opracować każdy rodzaj klasy ubytku, oprócz tego jeszcze cięcie tkanki miękkiej, chirurgia tkanki twardej, miękkiej, wybielanie zębów. Bardzo fajna rzecz, teraz nowość, którą tymi laserami można wykonywać, to są zabiegi leczenia chrapania nieinwazyjne, gdzie użytkownicy tych laserów bardzo sobie chwalą efekty. To też pewnie przekłada się to na pacjentów, czyli mają większą ilość pacjentów ze względu na lepsze efekty zabiegowe. W porównaniu chociażby do tradycyjnych metod, jakim jest wiertło, no laser spisuje się o niebo lepiej. Także jesteśmy zadowoleni, że tego typu rozwiązania znajdują już szerokie zastosowanie w polskich gabinetach stomatologicznych. Czy oprócz laserów są jeszcze inne produkty, które Państwo prezentują na tegorocznych targach Kragdent i chcieliby o tym opowiedzieć? My jako firma BTL generalnie w stomatologii chcemy pokazywać tylko i wyłącznie nasze lasery Lightwalker, ponieważ znamy się dość dobrze na laserach i nie staramy się wprowadzać na rynek czegoś, co naszym zdaniem nie jest warte zainteresowania. Na dzień dzisiejszy lasery to jest topowy produkt, którym się zajmujemy, ponieważ nasza firma oprócz laserów stomatologii jednocześnie jeszcze działamy w medycynie estetycznej, sprzedajemy lasery dermatologiczne. No i, że tak powiem, działalność stomatologiczna firmy to jest 1/10 całości, którą nasza firma się zajmuje. Rozumiem. Na koniec chciałabym zapytać o współpracę. Jak się Państwu układa współpraca z naszym czasopismem? Czy są Państwo zadowoleni z usług, które świadczymy? U Państwa w czasopiśmie, w TPS-ie zamieszczamy reklamy, z których jesteśmy bardzo zadowoleni z racji tego, że po prostu mamy oddźwięk. Wiemy, że ludzie czytają Wasze pismo, że widzą nasze reklamy, że dzwonią z tych reklam do nas i powołują się na informacje w nich zamieszczone. Jesteśmy zadowoleni, tym bardziej, że nie współpracujemy tylko i wyłącznie z Waszym wydawnictwem w stomatologii, ale również i w rehabilitacji, także z doświadczenia muszę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z feedbacku, jaki otrzymujemy od lekarzy, którzy po prostu dzwonią do nas z zapytaniem o lasery, powołując się na reklamę w Waszym czasopiśmie. Dziękuję Panu bardzo. Dzięki serdecznie.